Ja z trenerem już po meczu z Islandią ustaliliśmy, że więcej niż 45 minut tutaj raczej nie zagram, dlatego akurat ten raz nie ma żadnego wpływu na to że drugi powiem. Cieszymy się, że funkcjonujemy jakoś w miarę dobrze jako zespół. Tak jak powiedziałem, na pewno są rzeczy, które dobrze funkcjonują w naszej grze, są rzeczy, nad którymi musimy pracować i tyle. No, teraz niestety kilka miesięcy przerwy, choć myślę, że każdy z nas od dłuższego czasu na pewno na tą kadrę przyjeżdża z wielką chęcią. Myślę, że w większości tego meczu raczej kontrolowaliśmy sytuację i gdzieś tam nawet ten atak pozycyjny też nam dość nieźle wychodzi. Czesi to bardzo dobra drużyna, która gra fajną piłkę i to myślę, że nasza raczej zasługa jest, że Czesi gdzieś tam tych skrzydeł nie rozwinęli, a my nasze sytuacje wykorzystaliśmy. Myślę, że dobrze wyglądaliśmy jako w linii defensywnej. Gdzieś tam właśnie to są te błędy indywidualne, które raczej musimy się starać się ich unikać, bo gdzieś tam potem one wpływają gdzieś tam na obraz całego meczu. Tak samo było w meczu z Islandią, gdzie na pewno to są rzeczy, które są jak najbardziej do wyeliminowania. Myślę, że dzisiaj jesteśmy dobrą drużyną, a eliminując te błędy możemy być naprawdę bardzo dobrą drużyną na poziomie europejskim. Także wszystko w naszych rękach.